Cześć wszystkim, z tej strony Andrzej Biernacki. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak zostać filmowcem. Opowiem Wam o różnych drogach do tego zawodu, moich własnych doświadczeniach i przemyśleniach na temat tej branży. Na koniec opowiem również, jak wyglądała moja ścieżka kariery. Jeśli jesteś ciekaw, czy szkoła filmowa to konieczność i jak zdobyć pierwszą pracę, to jesteś we właściwym miejscu. Zapraszam! Iść czy nie iść do szkoły filmowej? A więc, czy warto iść do szkoły filmowej? Szkoła filmowa może dać solidne podstawy teoretyczne i praktyczne, dostęp do sprzętu, mentorów oraz możliwość nawiązania kontaktów, które mogą być kluczowe w przyszłości. W Polsce mamy kilka renomowanych szkół filmowych, takich jak Łódzka Filmówka czy Warszawska Szkoła Filmowa. Te placówki oferują kompleksowe programy nauczania i dostęp do najnowszych technologii filmowych. Ja sam uczyłem się w Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. Zaletą szkół filmowych jest również struktura edukacyjna, która prowadzi krok po kroku przez wszystkie etapy produkcji filmowej. Uczysz się od podstaw, przez zaawansowane techniki, aż po skomplikowane projekty, co daje pewność, że nie przegapisz żadnych kluczowych elementów w swoim rozwoju. Z drugiej strony znam wielu świetnych filmowców, którzy nigdy nie byli w szkole filmowej. Dzięki samodzielnemu uczeniu się, praktyce i projektom można osiągnąć bardzo dużo. W dzisiejszych czasach dzięki internetowi mamy dostęp do ogromnej ilości darmowych materiałów edukacyjnych, kursów online, tutoriali, forów dyskusyjnych. Wszystko zależy od naszych preferencji i możliwości. Ważne jest, aby stale rozwijać swoje umiejętności i być na bieżąco z nowinkami technologicznymi. Samodzielne uczenie się wymaga dużej samodyscypliny i motywacji, ale pozwala na elastyczność i dopasowanie tempa nauki do własnych potrzeb. Można od razu skupić się na praktycznych aspektach, które najbardziej nas interesują i zdobywać doświadczenie w realnych projektach. To, czego na pewno nie da Ci szukanie wiedzy w internecie, a da Ci to szkoła filmowa, to bezpośredni kontakt z doświadczonymi profesjonalistami i mentorami. Szkoła filmowa zapewnia nie tylko teoretyczne i praktyczne wsparcie, ale też możliwość nauki od osób, które pracują lub pracowały w branży filmowej. To bezcenne doświadczenie, które pozwala zdobyć nie tylko wiedzę, ale również praktyczne umiejętności, cenne kontakty i wskazówki dotyczące rozwoju kariery. Ponadto szkoła filmowa często oferuje możliwości współpracy z rówieśnikami, którzy mają podobne zainteresowania. Wspólne projekty, praca zespołowa i networking w takich środowiskach mogą przynieść owocne relacje zawodowe i inspirujące partnerstwa na całe życie. Nie zapomnę, jak na lekcjach montażu dostawaliśmy często feedback w stylu: ej, przesuń to cięcie o jedną klatkę w lewo lub jedną klatkę w prawo, bo masz zaciętą sklejkę, montażysto, ty za dychę. To więc taki feedback był bardzo pożyteczny. Jak zdobyć pierwszą pracę? Zdobycie pierwszej pracy w branży filmowej może być wyzwaniem, ale jest kilka sposobów, które mogą Wam w tym pomóc. Po pierwsze, warto szukać staży i darmowych praktyk. Choć może to brzmieć mało atrakcyjnie, to właśnie dzięki takim doświadczeniom można zdobywać cenne umiejętności i nawiązać kontakty w branży. Wiele firm produkujących i stacji telewizyjnych oferuje programy stażowe dla początkujących. Czasami warto się też po prostu bezpośrednio udać do takiej firmy, którą znajdziemy w internecie, albo napisać do niej, że szukamy darmowych praktyk. Staże i praktyki to doskonała okazja, aby zobaczyć, jak wygląda praca na planie filmowym lub w postprodukcji od kuchni. Uczestniczenie w realnych projektach daje nieocenione doświadczenie i pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności, które ciężko jest zdobyć w inny sposób. Nawet jeśli praca jest nieodpłatna, inwestycja czasu w zdobywanie doświadczenia może się szybko zwrócić w postaci przyszłych zleceń i rekomendacji. Po drugie, warto tworzyć własne projekty i budować portfolio w tym samym czasie. Dzięki temu możecie pokazać swoje umiejętności potencjalnym pracodawcom. Każdy film, który stworzycie, to kolejny krok w kierunku zdobycia płatnej pracy. Warto również brać udział w konkursach filmowych i festiwalach. To świetny sposób na zwrócenie na siebie uwagi. Z doświadczenia wiem, że pracodawców raczej CV w ogóle nie interesuje. Interesują ich tylko umiejętności, czy to, w jakich programach robisz. Co mnie czeka w świecie filmu? W świecie filmu często będziesz miał do czynienia z klientami, którzy nie mają doświadczenia w branży filmowej. To może stanowić wyzwanie, ponieważ ich propozycje zmian czasem mogą psuć oryginalny koncept filmu. Musisz umieć się z tym pogodzić i znaleźć sposób na skuteczną komunikację z klientem, aby wyjaśnić, dlaczego pewne zmiany mogą być szkodliwe dla filmu. Warto również wypracować strategię negocjacji i kompromisów, aby osiągnąć ostateczny produkt, który będzie satysfakcjonujący zarówno dla Ciebie, jak i dla klienta. Kluczem do sukcesu jest umiejętność wyrażania swoich poglądów i argumentowania ich w sposób profesjonalny i przekonujący. Świat filmu to nie tylko kreatywność, ale również ciężka praca. Czekają Was długie godziny na planie, nieprzewidywalne sytuacje, no i często praca pod presją czasu. Każdy projekt to nowe wyzwania i nowe możliwości rozwoju. W filmie pracuje się z różnymi ludźmi, od aktorów, przez techników, po producentów. I każdy z nich ma swoje oczekiwania i potrzeby. Komunikacja w ekipie to klucz. Branża ślubna. Przez kilka lat pracowałem w branży ślubnej. No i przyznam szczerze, że była to niezła szkoła życia. Musisz być gotowy na wszystko, umieć szybko reagować i pracować w różnych warunkach. Śluby to wyjątkowe wydarzenia, które wymagają uchwycenia emocji i ważnych momentów w sposób naturalny i niewymuszony. W ślubach nauczyłem się bardzo dużo o pracy z ludźmi, zarządzaniu czasem i oczekiwaniach klientów. Kluczowe jest, aby umieć pracować pod presją i być zawsze przygotowanym na niespodzianki. Zmiany w harmonogramie dnia, poślizg czasowy, który sprawia, że nie ma czasu na reakcję, często długi czas pracy czy głośna muzyka disco polo. To świetne miejsce na start, jeśli chcesz zdobyć doświadczenie i zarobić pierwsze pieniądze na sprzęt. Dodatkowo praca w branży ślubnej może być bardzo satysfakcjonująca, kiedy widzisz uśmiech na twarzy pary młodej, oglądającej swoje wspomnienia. Filmowanie ślubów to również nauka pracy z różnymi osobowościami i oczekiwaniami. Klienci mogą być wymagający, a uchwycenie ich wizji i emocji wymaga empatii i komunikatywności. Praca w telewizji. Telewizja to jeszcze inna bajka. Przez wiele lat pracowałem jako operator kamery i montażysta, a nawet zdarzyło mi się pracować jako realizator wizji. Wiecie, ten od tych wielu przycisków i od wybierania, która kamera ma polecieć aktualnie na wizję. Telewizja nauczyła mnie dyscypliny, pracy pod presją czasu i współpracy z dużym zespołem. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, a różnorodność projektów sprawia, że nigdy się nie nudzisz. To także możliwość pracy nad różnorodnymi projektami. Od wiadomości, przez programy rozrywkowe, po dokumenty. W telewizji ważna jest szybkość działania i umiejętność pracy w zespole. Każdy ma swoje zadanie i wszyscy muszą działać jak dobrze naoliwiona maszyna. Jeśli macie szansę, warto spróbować swoich sił w tej branży, ponieważ daje to solidne podstawy i doświadczenie, które przydaje się w każdej innej formie produkcji filmowej. Prowadzenie kanału na YouTube. Aktualnie mierzę się z tym wyzwaniem. Jest to bardzo ciekawe zajęcie. Natomiast wymaga ono bardzo dużo pracy. Prowadzenie kanału na YouTube to zupełnie inny rodzaj wyzwań. Samemu tworzysz, montujesz i promujesz swoje materiały. To niesamowita wolność, ale i ciężka praca. Często pierwsze efekty widoczne są dopiero po kilku latach wytężonej pracy. YouTube to świetna platforma do eksperymentowania i budowania własnej marki. Możesz dotrzeć do ogromnej publiczności, ale też musisz być gotowy na ciągłe adaptowanie się do zmieniających się trendów. Konkurencja jest tu ogromna, ale jeśli znajdziesz swoją niszę i stworzysz wartościowe treści, możesz osiągnąć sukces. Praca w reklamie. Kluczowym elementem pracy filmowca przy reklamie jest właśnie współpraca, ale tym razem współpraca z agencją reklamową. Będziesz musiał umieć interpretować ich wizje i pomysły oraz skutecznie je realizować w ramach ograniczeń czasowych i budżetowych. Warto również umieć współpracować z różnymi działami kreatywnymi, takimi jak copywriterzy, projektanci graficzni i specjaliści od efektów wizualnych, aby stworzyć spójny i efektywny przekaz reklamowy. Kiedy będziesz miał już wystarczająco dużo zleceń, może warto pomyśleć wtedy o założeniu firmy produkującej filmy. Prowadzenie własnej firmy w tej branży otwiera przed Tobą szereg różnych możliwości i wyzwań. Prowadzenie firmy filmowej wymaga zdolności pozyskiwania klientów i zleceń. Będziesz musiał aktywnie promować swoją firmę, tworzyć skuteczne strategie marketingowe i budować relacje z potencjalnymi klientami. Ważne jest również utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi klientami i dostarczanie im wysokiej jakości usług, aby zdobyć ich lojalność i pozytywne rekomendacje. Efektywne zarządzanie projektem filmowym jest kluczowe dla sukcesu firmy. Musisz prowadzić dokładną księgowość, śledzić przychody i koszty związane z każdym projektem oraz regularnie rozliczać się z klientami i innymi Twoimi współtwórcami. Warto korzystać z usług księgowego lub biura rachunkowego, aby zapewnić prawidłowe rozliczenia podatkowe i księgowe oraz uniknąć ewentualnych problemów z urzędami skarbowymi. Własne projekty. Największą satysfakcją dla filmowca jest brak nadmiernego ingerowania klienta, który często narzuca bezsensowne poprawki. Dzięki własnym projektom filmowiec ma pełną swobodę artystyczną i może realizować swoją wizję bez zbędnych ograniczeń. Film fabularny. Jeśli zaś chodzi o produkcję filmów fabularnych, to niestety nie mam takiego dużego doświadczenia w tym temacie, więc wolałbym się aż tak szczegółowo nie wypowiadać. Filmy fabularne to zupełnie inna liga, wymagająca ogromnych zasobów planowania i współpracy dużych zespołów. Jeśli jesteście zainteresowani tą drogą, polecam szukać specjalistycznych kursów i szkoleń oraz zdobywać doświadczenie na planach filmowych jako asystent czy stażysta. No i bez szkoły filmowej tutaj raczej się nie obędzie. A jak wyglądała moja ścieżka kariery? Najpierw przez pierwsze 5 lat zajawkowo tworzyłem filmy z gier na YouTubie. Po tych 5 latach, gdy skończyłem liceum, poszedłem do Akademii Filmu i Telewizji na specjalizację montaż filmowy. Przez 2 lata starałem się wycisnąć z tej szkoły filmowej jak z cytryny. W drugim roku szkoły poszedłem do telewizji internetowej na staż. Szkołę ukończyłem montując film dyplomowy. Roczne doświadczenie na stażu zaowocowało tym, że zaraz po ukończeniu szkoły poszedłem do pracy w telewizji na stałe. W międzyczasie szukałem wszelkich możliwych sposobów na dodatkowy zarobek, tworząc sobie portfolio z dodatkowych zleceń i budując swoją swoją bazę klientów. Po 2 latach pierwszej pracy udało mi się uzbierać kasę na pierwszy sprzęt. W tym samym czasie założyłem również firmę i przeszedłem na pracę tylko dla swoich klientów. Firmę, którą założyłem w 2016 roku, prowadzę do dziś. Nie zapomnę, jak idąc do szkoły filmowej te 12 lat temu, zastanawiałem się, czy w tej branży, czy w ogóle będzie jakaś praca. No i po tych wielu latach mogę śmiało stwierdzić, że było warto.